Wszystko, szybko, szybko, bo się spóźnimy. A my dzisiaj lecimy na pierwsze spotkanie z MJ Pro Tourem. Tak jest, słuchajcie, do Calpe w końcu dojechał Maciek ze swoimi kuracuszami w ramach wyjazdu MJ Pro Tour, więc dzisiaj jedziemy się z nimi przejechać, zrobić im zapoznanie z Calpe. Dzisiaj jedziemy na kawkę do Deni, no i przy okazji nagramy sobie taki telefonowy, zimowy mix, żebyście zobaczyli, jak to życie na maćkowych wyjazdach wygląda. Jak widać po ciuchach, to pogoda jest taka, że co prawda jest pięknie, ale nie jest ultra ciepło, nieprawda, że Wyżystko? Co? Było cieplej, bywało cieplej. Jest pięknie i naprawdę chcielibyśmy w Polsce taką pogodę tej porze roku, ale zdecydowanie w zeszłym roku było trochę cieplej. Jak widać, tutaj już Maciek przyjechał busem Sudala. Maciek odkupuje używane busy od różnych firm. Bus od Sudala odkupił. Jest biznesowiec, jeden telefon przy uchu, tutaj drugi coś klepie, jakieś maile. Cały on. Pierwsza część maćkowego pierwszego turnusu się zjechała. Jeszcze dzisiaj parę osób dojeżdża, ale już część jest. Dzisiaj jadą na rundkę zapoznawczą. A rowerzystka Kasia złapała kapcia, ale mleko skleiło. Na powrocie w kierunku Szabi. No i potem, tak jak wam pisałem tam w mailu, jest opcja dokręcenia sobie już na koplarze. Bardzo fajna sprawa jest tam na dole z tyłu. Niech się nie wpatrzą, niech się uczą. Trzymamy się raczej blisko koło, ale pamiętajcie też o tym, żeby nie robić żadnych gwałtownych ruchów. To jest bardzo istotne. Wszystko musi być przewidywalne, musi być płynne, żadnego hamowania, jakiegoś tam ostrego i tak dalej. Krzyczymy, jeśli zatrzymujemy się też do przodu. Co się dzieje? To the top, started from the floor. How we got up here, you don't need to know. Sniffing on a M, I need one of those. Sniffing on a M, like I got a cold. Need to know, nah, you don't need to know. Need to know, nah, you don't need to know. How we got up here, you don't need to know. Hit me, but I keep you on a need to know. W toku kilku wyjazdów do Calpe, no kilku lat wyjazdów do Calpe, tak naprawdę trochę się zrobiła taka lista tras, którą się pokonuje z ludźmi, którzy tutaj przyjeżdżają po raz pierwszy. Jeszcze jak razem z Maćkiem prowadziłem wyjazdy MJ Pro Tour, to na pierwszy ogień właśnie najczęściej zabierało się wszystkich na tę dzisiejszą rundkę do Deni. Trasa około 80 km, nieco ponad 1000 metrów w górę, dwie chopki, bardzo przyjemne górki, nie za strome, nie za długie, a naprawdę całkiem ładne. Taka idealna okazja, żeby poczuć klimat, przejechać trochę ładnych dróg, no i wypić sobie w Deni właśnie kawkę. Może jeszcze na powrocie też kawkę w Morajrze. Natomiast co jest ciekawe, to rowerzystka Kasia, która już jest prawdziwą weteranką Calpe, jeszcze tej góry nie jechała. Prawda? Weteranką tarasów. Czas na pierwszy raz. Kasia się śmieje, że jest weteranką przede wszystkim tarasów Calpe. Trochę jest to racja, ponieważ zawsze musiała tutaj pracować, w przeciwieństwie do nas nie miała aż tak dużo czasu na rower. No ale dzisiaj weekend, no to Kasia już nie ma zmiłuj i z górą walczy. Ale tutaj sobie ktoś fajnie mieszka. Fajne widoczki. Ale do domu pod górę. Nie ma zmiłuj. Rowerzysko, trzymaj linię. Nie bujaj. Tutaj pytanie. Pytanie do coacha Sewiego. Zmieni prąd. Proszę. Już nie wiem, może do Karola. Żeby do Karola. Się nie obraził. Karol by Twitter też. Słucham. Co zrobić, żeby w trakcie jazdy boli. Ale na dolny odcinek. Kręgosłupa? To jest pytanie do fiterów. No i patrzcie, jaka piękna górka. Naprawdę na początek przygody z Calpe idealny podjazd, żeby poczuć, o co w tym wszystkim chodzi. A naprawdę przy tym wszystkim krótki. I nie zdążycie się jeszcze bardzo zmęczyć. Tę górkę w ogóle można oczywiście podjechać w dwie strony do Deni jadąc, natomiast fajniejszą opcją chyba jest zrobić tak jak my dzisiaj, czyli podjechać sobie z tej strony, zjechać w stronę Deni. Jest piękny zjazd z super zakrętami, a wracając objechać tę górę dookoła, żeby nie jeździć dwa razy tego samego. Też całkiem fajna, szybka droga. Ale widoki na pięknie są mega! No to słuchajcie, miejscowa do fotek optymalna, czekamy na ekipę, jak będą zjeżdżać i robimy foteczki na zjeździe. A pamiętajcie, że fotki znajdziecie na Instagramie Bike Show. No i ogólnie rzecz biorąc, zrobię też fotki dla Maćka, żeby uczestnikom wyjazdu mógł fajne pamiątki zrobić. Z tego wszystkiego wychodzi, że jak robiliśmy wam listę kawiarni, zapomnieliśmy o jeszcze jednej ważnej kawiarni, czyli Kafe Cyklista w Deni. Też miejsce, gdzie warto z rowerem się pojawić, obok stacji benzynowej. Niektórzy myślą, że idziemy na stację benzynową. Co rowerzystko? Co będziesz jadła? Nie wiem. Nie wiesz? Na pewno pijesz kawę. Rowerzystka na pewno wypije kawę. Tu jest też bardzo rowerowy klimacik w tej miejscówie. Są kolarskie rzeczy, kolarskie atrybuty, jest pieseł. Pozdrawiamy Maćka Hopa. W ogóle się zamawia przy stoliku, czy nie? Tak, właśnie nie wiem, zawsze się zamawiało przy stoliku albo maseczka. Zdrówko, rowerzystko. Kawusia, kolusia jest, klasyka. Kolarska klasyka. To jest pomysł, żeby sobie pojeździć po okolicy, jak ktoś ma fantazję. Starym garbusem, albo Triumphem, albo Shelby Cobrą. To jest zabawa. Rowerzystka zwiedza. Tutaj zawsze w Vuelta Touristica były ciekawe elektryki do wypożyczenia. Ogólnie tutaj współpracują z firmą Stromer, która ma takie elektryki, które moim zdaniem są... chyba już nie w kategoriach rowerów, ponieważ z tego co wiem, to oni mają modele, które mają więcej niż 250 watów, więc jest to trochę nagięcie przepisów. Zresztą już widać po niektórych elementach tych rowerów. No poza tym są jakieś ciuchy, no i z tyłu widzicie... profesjonalne, a nie urwane z kawałka buta. Proszę? Tak, to jest opaska dokładnie taka sama, jak my robimy w domu, tylko tutaj jest ona profesjonalnie przycięta, a nie przycięta przez nożyczki w domu. No a tam z tyłu widzicie część wypożyczalnianą, skąd Maciek i tutaj MJ Pro Tour biorą rowery dla klientów. Od kilku lat już tutaj bierzemy rowery do wypożyczenia. Generalnie obecnie są to same rowery Specialized. I z tego co wiem, to już chyba wszystkie są na tarczach. I poziom od 105 w górę. Twoje zdrowie. Rowerzystka tutaj kakałko. Nie, to jest proteinowe kakałko. 83 km, Kasia. 1100 metrów w górę. Czy to jest twój drugi najdłuższy dystans? Proszę. Nie wiem, co sprawa powiem. No jest to naprawdę... coś, także fajnie, po tygodniu, szkoda, że nie możesz w tygodniu jeździć, ale grunt, że po tygodniu pracy wychodzisz w weekend i robisz 83 km po górach, więc pięknie.